udało się. W końcu dogadałem się z sołtysem co do mojego domu, a nawet dostałem teren pod budowę. A pamiętacie tabliczki dziadka, że wybuduje blok? No to on nie żartował. Poza tym dużo się w wiosce pozmieniało, a ja w planach dzisiaj mam wejście do reaktora i poznanie jego tajemnicy. A ja se wchodzę se do domu, patrzę se, a tu se książka se leży se do góry nogami. Myślę, że wypadałoby ją przeczytać. Zezwolenie. Dokument zezwalający na budowę domu dla Enzi, podpisany przez Sołtys. Co by nie mówić, Sołtys być może jest trochę dziwny, ale to słowny chłop. Prześpijmy się, bo przyszła noc, bo z rana, myli państwo, lepiej usiądźcie, bo gdy ja wyszedłem z domu i spojrzałem, to okazuje się, że dziadek też jest słowny chłop. Bo na środku wioski stoi jakiś gigantyczny budynek, nie wiadomo do czego i po co komu. Tak, to blok mieszkalny, ale ja myślałem, że on se jaja robi. A ty nie zapomnij kliknąć łapki i suba, bo w końcu są za darmo. Okej, wychodzi, że tą książkę muszę sobie zostawić, żeby później przypadkiem mnie nie wywalili z wioski, gdyby potrzebowali mojego dokumentu. I no właśnie. Enzi, teren pod dom. Oni wywalili mnie z wioski w ogóle. Czyli muszę ten dom jakoś rozwalić, po czym przenieść się tu... A czy to jest ka... Co tutaj się wyrabia? Panowie wieśniakowie, dlaczego ty... Ty, a oni wszyscy z wioski uciekli? Halo, przepraszam bardzo, ja to muszę chyba sołtysa zapytać, co tu się wyrabia. Ty, tego to ja się nie... Zbyszek tam moczy nogi. Chłopaki, ja wam chyba pomogę, co? Czekajcie, pójdę po wiadro i wyleję wodę, może wtedy wrócą. Nie, czy w tej wiosce w ogóle ktoś jeszcze mieszka? Macie, chłopaki, jak chcecie, to możecie teraz wyjść do góry normalnie se wodą se. Najwyżej później ich jakoś wyciągnę. Dzisiaj specjalnie wszedłem w momencie, kiedy nie ma dziadka i sołtysa na serwerze. Zobaczę, o co chodzi z tym blokiem, ale przede wszystkim po 3 odcinkach w końcu dostanę się do reaktora i dowiem się, co oni knują i dlaczego nie chcieli mnie tam wpuścić. No ale zanim to wypadałoby zrobić sobie... Czy ja tam właśnie widziałem skaczącego villagera? Halo? Dobrze im idzie, tylko spadają. Dorzuć mi jeszcze jedno wiaderko wody. Dobra, teraz powoli, po cichu, bo nie dość, że widzę, że zostały zrobione drogi w całej wiosce, co podobno ja miałem w ogóle zrobić, to tutaj... Co tam jest napisane? Teren budowy portu. Jakiego portu? Czekaj, wolno, wolno, halo, czy można zahamować delikatnie tutaj ten rozwój? Ja nie... To co to jest za... Czekaj, powoli. Okej, tutaj ewidentnie jest zaznaczony teren budowy portu. Dziadek nie dość, że wybudował blok, to będzie teraz budował gigantyczny port? Ej, tak mi się podoba. Ja nigdy nie miałem portu w wiosce. Zobaczmy na zadania od sołtysa, czy coś tutaj się do... O Boże, dużo mocy, to jest strasznie dużo tabliczek. Przebuduj drogi na wełnę, bo wieje po kostkach. Co? Nocą. Dlaczego nocą? No halo! Oni są nienormalni! Skąd ja ci tyle wełny wezmę? To trzeba farmę owiec teraz zrobić. Postaw most prowadzący do twojego nowego domu. PS, nie może być z ziemi. A, czyli tu chodzi o tą... Okej, dobra, to już rozumiem, o co chodzi. Wybuduj port. Ale, że jak to, że ja? Halo, przecież ja jeszcze domu nawet nie mam, a port mam budować? Okej, zanim wybudujemy dom i zrobimy most do mojego nowego domu, który wybudujemy tam w tym czymś, trzeba w ogóle tam też pójść zobaczyć, o co chodzi. Ja muszę zobaczyć, o co chodzi z tym, tam są łóżka w środku. Z tym blokiem całym mieszkalnym. Okej, ile tu jest wyciętego terenu, co tu się wyrabia? Skąd oni w ogóle wzięli tyle tego betonu, żeby tutaj to postawić? Przecież to jest pełno roboty, człowieku, to jest tak, tego się nie da normalnie zrobić. Swoją drogą, jest to jeszcze jakiś budynek, betoniarka imienia betoniarka? To są takie w ogóle maszyny do stworzenia. Co to są za systemy? Biały cement. Takie rzeczy w ogóle istnieją, jak jakiś betoniarka? Ja nawet nie widziałem, że takie coś w ogóle istnieje. Jak to działa? Nie wiem. Ja... To trzeba na spokojnie usiąść, pomyśleć, zawołać dziadka i wtedy zrobić wszystko i się dowiedzieć, bo to jakaś tragedia. O, skrzynia z ziemią i z ulem, po co to komu, nie mam zielonego pojęcia, wejdźmy do bloku. Co to jest? Czekaj, bo to jest totalnie pusto, jedyne co widzę to to, że tutaj mamy... Dywan? Okej, muszę poszukać gdzieś tutaj owiec w takim razie, bo one muszą być, skoro tutaj są... A ty? A jakby tak wziął i wyciągnął z tego bloku tą wełnę i zrobił na drogach, może się nie strzają. Dobra, to jest ewidentnie blok mieszkalny. To wygląda tak, jakby tutaj u góry mogła być na przykład farma villagerów i tutaj oni sobie wtedy mieszkali. Tylko ja nie wiem, czy to nie będzie za dużo villagerów na taką małą wioskę villagerów. Jeny, jakie to jest wysokie. Z rzeczy, których się nigdy w życiu nie spodziewałem, to jest najbardziej rzecz, której się nie spodziewałem. Okej. To ewidentnie wygląda jak miejsce do robienia villagerów, tylko ciężko, żebyś villagera tutaj do góry przeprowadzić. O! Okej. Ostatnie piętro, nie wiem co jej będzie. Poczekajmy, bo być może to jest jeszcze w budowie, to jest jeszcze nieskończone po prostu.
Czuję, że będę miał naprawdę bardzo dużo pytań. Dobra, wiecie co? Skoro tak wiele rzeczy tutaj powstaje, ja muszę zabrać się w końcu za dom, bo nie może być tak, że ja mieszkam w jakiejś lepiance, więc on po prostu wywalą. A zaraz po budowie domu zejdziemy do reaktora, żeby dowiedzieć się, co tam w końcu knują, bo już teraz nikogo nie ma i nikt mnie nie zatrzyma. Dobra, zrobię sobie jeszcze jedną siekierę, żeby nakopać dużo drewna. Może wystarczy nam na zebranie wszystkich materiałów i zobaczymy, co z tego później wyjdzie, jak już dojdę tam na to swoje miejsce, gdzie mam teren budowy i co mi tam przyjdzie do głowy, żeby wybudować. Dobra, lecimy nazbierać drewna. Ale najpierw dośpił kolotu, bo znowu słońce zaszło. 1 hour later. I tak wyruszyłem do lasu, żeby zebrać dębowe jasne drewno oraz wybrałem się też do ciemnodębowego lasu, żeby nasz dom nie wyglądał jak jednolity blok. Dobra, tyle chyba nam wystarczy, myślę, że pora wracać i zobaczmy, jaki duży jest ten teren i gdzie on w ogóle jest, bo ja tam u góry jeszcze nie byłem przy tej całej zagrodzie. Dobra, to będzie ewidentnie mój teren. Chyba, że sobie jakieś jaja zrobili i tam będzie tabliczka, że to kogo innego, a ja na przykład mam kawałek tylko za tym. Czemu on to ogrodził tyloma płotkami w ogóle? To ja mam więcej roboty teraz nie ze zniszczeniem tych płotków niż ze zbudowaniem domu. No bez jaj! No dobra, pora przygotować ten cały teren pod budowę domu i przede wszystkim ściąć te całe płotki. Tak więc przyszła pora na świetną zabawę w równanie terenu. To jest jedno z moich marzeń, które w końcu na Gadugadowicach się spełniło. Nie wziąłem pod uwagę tego, że tam będzie 4 bloki wysokości i trochę może to zająć, łącznie z narzędziami, bo trochę tego napękało, a jak dobrze pamiętacie, zużyłem całe swoje zapasy żelaza na zbroję i tak no niedużo tego wszystkiego tutaj mi wystarczy i z biegiem czasu, jak już będziemy brali się za budowę domu i dalej równali tutaj ten cały teren, okaże się, że kurczę, to był mały błąd, że nie wybrałem się wcześniej do kopalni. No dobra, ścinanie mamy z głowy. Pełno ziemi i pora byłoby się przespać, bo noc przyszła. Z samego rana bierzemy się za budowę domu, bo już musiałby cokolwiek tutaj mieć, bo trochę dup minęło. Na razie zrobimy taki most. Mam nadzieję, że póki co sołtysowi wystarczy. Ten płot niech na razie tutaj zostanie. Ja postawię sobie dom, a potem w międzyczasie gdzieś jakoś to obrobię, żeby to w miarę tak naturalnie wyglądało, ile w ogóle coś z tego wyjdzie. Dobra. Biorę się za budowanie. No dobra, jeżeli chodzi o ten dom, to początkowo znalazłem plan budowy domu od A do Z. Jak go postawić i jak wszystko zrobić? Tylko, no właśnie, popełniłem mały błąd podczas budowania. Okazało się też, że ten dom będzie strasznie mały i musiały zajść tutaj pewne zmiany, o których trochę powiem wam później, jak już cały ten dom będzie wybudowany. W każdym razie, podczas budowy wszystko się zmieniało. Parę razy przerabiałem ściany, no bo no, dużo rzeczy mi tutaj mimo wszystko nie pasowało. Jak się potem okazało, plan budowy początkowy, który miałem i dom, który postawiłem, zupełnie do siebie nie pasują. To jest zupełnie co innego, więc chyba nawet nie będę wrzucał linku, do czego się inspirowałem podczas budowy tego domu. No dobra, być może to nie jest najpiękniejszy dom, jaki zbudowałem, ale przynajmniej już jest. I mam co do tego plany, no bo tutaj będzie taka mała, powiedzmy, strefa dzienna z jakimiś tam rzeczami, drobne skrzynki i tak dalej, ale cały dom będzie znajdował się tutaj. Tutaj będą schody, które będą prowadziły w dół i tam dopiero faktycznie będzie znajdowała się większość rzeczy, które chcę mieć w swoim domu, a to jest taka, powiedzmy, malutka przykryweczka, jako że jest tutaj taki normalny dom. Być może nie jest najpiękniejszy, ale chociaż jest brzydki. Nie no wiadomo, ja to jeszcze wszystko poprawię, bo w środku trzeba jeszcze zrobić, ale potrzeba zebrać żelaza, bo już też mi się skończyło na te wszystkie łopaty i siekiery, więc to zrobimy sobie później, albo zrobię sobie sam po prostu, żeby was tym nie męczyć. Dajcie znać w komentarzu, czy taki dom jest ok, no i jakoś to wszystko trzeba, dobra. W następnym odcinku wam pokażę, co tutaj wykombinuję. A póki co, chodźmy do wioski, no bo tutaj mostu jeszcze nie zrobiłem. Może poproszę dziadka w poprzednim odcinku, żeby to zrobić, ale dobra, właśnie tutaj planem całym naszym miało być wejście do dziadka na dół i zobaczenie, o co chodzi z tym całym reaktorem. Dobra, ała! Zapomniałem. Czy coś się tutaj okej, tory chyba wyjechały, a tam jest dłuższy tunel, czekaj. Okej, nie, dobra, tutaj nic nie jest wybudowane, dużo się w zasadzie tutaj nie zmieniło chyba od mojego poprzedniego bycia w tym miejscu. Wstawmy drzwi, żeby nie było, że tutaj byłem. Okej, mamy reaktor i otwarte drzwi do reaktora. Dźwignie tutaj chyba wtedy nie było, więc możemy w końcu wejść i dowiedzieć się, co tutaj jest. Okej, powoli, powoli. Jest ten redstone, który widziałem wcześniej. Jest drugi redstone i to jest wszystko? Szczerze mówiąc, to zbyt dużo tutaj nie ma. Czekaj, czekaj. To jest jakieś małe pomieszczenie, wtrętanie i niczego nie znajdę. Poza lapisem, który chyba na tym poziomie być nie powinien. Chociaż nie wiadomo, 53 poziom. No nieważne. Mamy ścieżkę z redstone'em prowadzącą tu i
Tutaj totalnie nic nie ma? Czekaj, to coś w ogóle robi? Nie? To jest po prostu sobie włączone i tyle. Mam jeszcze jeden przycisk. To jest totalnie bez sensu. Co się za tą ścianą? Pytanie, czy ona się otworzy? Co tutaj ma się wydarzyć? To tak się da? Poka to jeszcze raz. Oni to sami zrobili? Czemu ja nie mam pojęcia o takich rzeczach, że tak się da robić? I co tutaj? Czy to... Czy to jest reaktor ziemny? Czy ja naprawdę tyle czasu tutaj chodziłem i... I czekałem na to, żeby znaleźć farmę ziemniaków ukrytą pod ziemią pod nazwą reaktor? Co ty gadasz? To naprawdę jest tylko to? Ty no normalnie same pyry. Normalne, nie że radioaktywne. Zwykłe pyry. Dobra, zastać to, żeby on się nie zorientował, że tutaj w ogóle byłem. Ej, no to jest trochę, mam wrażenie... chore? Delikatna przesada, żeby robić coś takiego. Chociaż zastanawiam się, czy tam naprawdę jest tylko farma ziemniaków. Czy to nie jest jakiś głębszy plan? Czy on czegoś innego nie wykombinował? Nie wiem, zostawmy to. Wyjdźmy stąd i wszystkiego myślę, że dowiemy się w kolejnym odcinku, jak już będę. Będzie przede wszystkim Sołtys i Dziadek. Dowiemy się, co dalej i o co chodzi z tym blokiem. Dajcie znać, jak wy myślicie, o co tu w ogóle chodzi. Reaktor, blok, no i reszta tych rzeczy, które się dzieją w wiosce. Ja się boję, co się stanie przez kolejne dni, jak mnie tutaj nie będzie. Trzeba bardziej tego wszystkiego pilnować. A póki co, dzięki, że byliście i do następnego odcinka. Hej!